Libertarianie, bardzo proszę. Mikołaj Kasprzak-Lubiński. Panie pośle, Ruch Narodowy domaga się karania za obrazę uczuć religijnych, ba, nawet z oskarżenia publiczno-prawnego. Nie ukrywam, że powoduje to u mnie pewien dysonans, bo nie mogę zapomnieć zdjęcia, jak wspiął się pan na święty pomnik rodzimierców i zaczął go ujeżdżać, wymachując flagą Polski. Czym jestem przekonany, że gdyby Jan Kapela wszedł na pomnik Jana Pawła II i zaczął wymachiwać tęczową flagą, byłby pan pierwszą osobą, która chciałaby, żeby poniósł za to konsekwencje. I wspominam o tym dlatego, że walczycie z polityczną poprawnością. Tylko, że mam takie głębokie przekonanie, że to są tylko ładne słowa, których sobie wycieracie twarz, a w rzeczywistości dążycie do tego, żeby zapanowała wasza wersja poprawności politycznej, nazwana tym razem uczucia religijne. I czy to nie jest hipokryzja? Bardzo proszę, jeśli się mylę, żeby mnie pan z tego błędu wyprowadził. Wyprowadzam pana z tego błędu, ochoczo. Nie miałem pojęcia, że taki gest, takie zdjęcie urazi jej czyjekolwiek uczucia. Przeprosiłem za to i po prostu pewnie zabrakło wyobraźni w tym momencie, gdzieś tam wiele, wiele lat temu na jakiejś wycieczce. I okay, tyle. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę.